Dzień dobry Pani Żaneto. Dzień dobry. Cieszę się, że znalazła Pani trochę czasu, żeby porozmawiać z portalem Frondą, udzielić nam wywiadu. Widziałem Pani wywiad dla portalu PH24, Pani wyznanie, świadectwo, po którym spotkało Panią trochę hejtu. Hejtu, ale też o wiele więcej pozytywnych wiadomości, więc o tym też nie zapominajmy. Właśnie, a tych pozytywnych było więcej, rozumiem? Oczywiście, 80% więcej, no może nawet więcej. No to dobrze. Proszę mi powiedzieć coś o tych pozytywnych i coś o tych negatywnych. Dobrze, no więc ja się bardzo cieszę, że naprawdę wiele osób się odezwało, szczególnie właśnie z tego świata artystycznego, które miały takie same spostrzeżenia jak ja i doświadczyły podobnych rzeczy. Co było smutne, wiele z tych osób mówiło o swoim nawróceniu lub nawróceniu bliskich znajomych, przyjaciół, które na przykład zostały uwolnione na przykład właśnie z homoseksualizmu poprzez terapię, poprzez modlitwy o uwolnienie, które miały kierowników duchowych, osoby, które im pomogły po prostu wyjść z tego. I co było smutne, no mówiły te osoby, że ci znajomi nie mogli się przyznać do tego w swoim gronie artystycznym, bo byłyby prześladowane. Więc nawet takie osoby, które jakby odnalazły Pana Jezusa, są teraz szczęśliwe, czasami boją się przyznać do tego, że jakby odnalazły tą swoją drogę, bo boją się właśnie reakcji tych znajomych. Właśnie tych osób. Taki pomysł mi przyszedł, że być może warto zacząć organizować grupy wsparcia dla siebie. No właśnie, to było. Tak. No, to by było super. No, dla mnie to też było takie umocnienie, bo ja zawsze sobie myślałam, kurczę, że zawsze mi się wydawało, że ja jestem w tym wszystkim sama i czy to tylko ja tego doświadczam, a naprawdę wiele artystów, nie tylko tancerzy, ale muzyków, aktorów, mnie napisało nawet dzieci dyrektorów teatrów, którzy mówili, jak te teatry z biegiem czasu jakby się zmieniają, co teraz promują, właśnie wypowiadali się, ale też właśnie no mówili, że jedyna droga w szczęściu to jest droga z Panem Jezusem. No nie ma innej lepszej drogi. No nie ma. Jasne. No, Pani jest tancerką, tak, z zawodu już, tak. Można powiedzieć. Prowadzi Pani szkołę tańca i dla dzieci, i dla młodzieży, prawda? Tak. Jak się zaczęła Pani przygoda z tańcem? Co Pani dało You Can Dance? Tak. Znaczy ja w sumie od najmłodszych lat tańczyłam, bo jak już miałam 3 lata, to gdzieś tam już w domu robiłam jakieś pokazy. Później wiadomo, rytmika w Domu Kultury, później w zespołach tanecznych byłam. No i w sumie jak miałam 18 lat, to był właśnie ten program You Can Dance w telewizji. No i tak po tym programie zadecydowałam, że stawiam wszystko na jedną kartę i jednak będę się kształtować w tym kierunku. Więc w klasie maturalnej wyjechałam do Nowego Jorku na 6-miesięczny kurs tam do Broadway Dance Center. Wróciłam, napisałam maturę, troszkę warsztatowałam po Polsce, a później wyjechałam już na studia do Anglii i tam studiowałam 3 lata, a później trafiłam na staż do Szwecji, do Malmo. No a później stamtąd trafiłam do Danii i troszkę też współpracowałam z różnymi innymi choreografami, troszkę w Niemczech, w Anglii, w Holandii, we Włoszech też, więc no to tak troszkę, no byłam jakby przez w sumie 12 lat tak na walizkach. Można powiedzieć, że zaczęła Pani robić, czy już robiła Pani karierę międzynarodową w tańcu, prawda? No, co się stało, że Pani zrezygnowała z tej międzynarodowej kariery? Więc na Jak początku jakby... Jak się zaczęło?
Wiadomo, no. Ja jako młoda osoba miałam wielkie aspiracje. Tak jak mówię, taniec był dla mnie chyba najważniejszą rzeczą w życiu. Naprawdę, bo ja, no ja gdzieś też pochodziłam z takiej rodziny, gdzie no, nie działo się dobrze, więc ja też jakoś nie czułam się taka dowartościowana, nie czułam się taka widziana, więc ten taniec pozwalał mi jakby znaleźć to właśnie to dowartościowanie, więc ja całą moją siłę właśnie wkładałam w treningi, w ten taniec, żeby udowodnić, że ja jestem czegoś warta, że ja coś potrafię, że ja potrafię osiągnąć najwyższe jakby jakby najwyższe stopnie tej doskonałości w tej tańcu, w tym tańcu. Wiadomo, teraz już wiem, że to nie jest najważniejsze, ale na tamten czas jakby no, naprawdę, ja w tym tańcu pokładałam wszystkie moje po prostu siły i walczyłam o to, żeby być jakby najlepsza i też jakby, żeby osiągnąć jak najwięcej. Więc jakby moim takim wyzwaniem było właśnie to, aby tańczyć w teatrze tańca, mieć solowe role, być bardzo dobrym tancerzem. No i tak się też stało. I w sumie w momencie, kiedy ja to osiągnęłam, ja zrozumiałam, że mi dalej czegoś brakuje, że to do końca i tak nie daje szczęścia. Ale jakby ja dalej też tam byłam. I dopiero po czasie właśnie zaczęły wchodzić takie spektakle, które kosztowały mnie trochę więcej niż tylko wysiłek fizyczny, bo kosztowały mnie po to, aby po prostu też dać siebie trochę więcej, ale tutaj właśnie jeśli chodzi o też takie wartości moralne, czyli trzeba było się jakby rozbierać na scenie, a ja jeszcze jako młoda dziewczyna po prostu, która chciała spełniać marzenia, no myślała, no w taki sposób, no jak, no ja tego nie zrobię, no jestem przecież taką profesjonalistką, no ja muszę to zrobić. Więc też przez taką głupotę po prostu ja, przez takie też jakby sprawdzenie siebie i też udowodnienie wszystkim, że jakby, no dlaczego nie, jak wszyscy to robią, czy ta osoba to potrafi zrobić, czy ta, to dlaczego ja tego nie potrafię zrobić? I tak, i był taki moment spektaklu, może to nie było w pełnym świetle i tak dalej, że było tam jakiś materiał, ale ciągle to było jakby obdarcie z takiej moralności po prostu. I ja bardzo się z tym źle czułam, bardzo. Jakby ja kończyłam ten spektakl za każdym razem, były owacje na stojąco, ja tam miałam główną rolę. To był taki właśnie, taka trylogia duńska. Nawet gazety pisały o mnie, że jakby tą rolę, którą odegrała ta Żaneta z Polski, jakby, że to było naprawdę zatańczone w profesjonalny sposób, najlepiej. No tam gdzieś tam naprawdę oklaskiwali mnie za to. Ale ja czułam się po prostu jakby połamana w środku. Ja, tak jak mówię, kończyliśmy spektakl, bo tam kościoły były zamknięte. Akurat jak byliśmy w tym mieście Ochus, to był zamknięty kościół, więc ja szłam do parku i płakałam, bo ja sobie po prostu z tym nie mogłam poradzić. Kontrakt miałam podpisany. I musiałam zatańczyć te 10 spektakli, które tak naprawdę mnie bardzo niszczyły. No i jakby jak skończył się ten spektakl, no tak jakby trochę odetchnęłam. No ale wszedł następny, który miał promować właśnie ideologię gender. I w tym spektaklu miały zatańczyć 4 osoby, dwóch kobiet oraz dwóch mężczyzn. I właśnie w tym spektaklu, no, co było dziwne, choreograf, który przyszedł, jak opisał ten spektakl, to opisał go w taki sposób, że to będzie piękne show, które będzie właśnie promowało
wolność, miłość, tolerancję dla człowieka. A końcowo po prostu powstał spektakl, w którym faceci mieli ubrane szpilki, kabaretki, byli ubrani w lateks, w skórę, rozbierali się, po czym w tym spektaklu raz kobieta szła do kobiety, później do mężczyzny, później na przykład robili trójkącik, później robili kwartet, czyli tam była właśnie promocja takiego chaosu, czyli taka naprawdę totalna wolność, żeby promować taką właśnie związłość, nie? Że jak idziemy do jednej osoby, znudzi nam się, okej, idziemy do następnej. I to jest normalne, żeby to właśnie jakby, żeby pokazać, że to jest normalność. Że nienormalność jest normalna. Więc ja jak zobaczyłam te próby, no to jakby nie, po prostu ja nie mogłam. Mnie tak coś męczyło po prostu, że takie wyrzuty sumienia. Szczególnie, że ten spektakl był stworzony w formie edukacyjnej. Czyli to był spektakl taki niskobudżetowy na czterech tancerzy, aby oni jeździli po szkołach, po domach kultury, szczególnie dla dzieciaków, dla młodzieży, w formie edukacji. Więc takie rzeczy w Belgii się dzieją? W Danii. W Danii. Ale prawdopodobnie w Belgii też. Więc tak było właśnie w tym. No, takie były moje ostatnie jakby dni tam. I w momencie, kiedy ja powiedziałam, że nie będę tańczyła w tym spektaklu, przyjaciele, którzy, no, myślałam, że byli moimi przyjaciółmi, przestali się do mnie odzywać. Więc ja po prostu jeździłam sobie na rowerze nad jezioro, płakałam. To nie było łatwe, bo akurat nie, praca w tym teatrze wyglądała w ten sposób, że myśmy razem mieszkali, razem jedliśmy, razem podróżowaliśmy w autobusach, w samolotach, jakby zawsze razem. Więc w momencie, kiedy jest się wykluczonym i ktoś traktuje cię jak powietrze, jest naprawdę ciężko. Co innego by było, gdybym ja tylko i wyłącznie tam pracowała, szła do domu, miała rodzinę, miała innych znajomych. Okej, łatwiej by było, ale tutaj jakby, no, będąc tam jeszcze 2 miesiące, bo musiałam tańczyć jeszcze w innych produkcjach, w momencie, kiedy oni pracowali bo praca w tym teatrze tak wygląda, że na przykład poniedziałek, wtorek, środa pracują nad nową produkcją, a czwartek, piątek jedziemy na tour i tańczymy 2 różne spektakle w innych miastach. I od poniedziałku na nowo na przykład praca nad tym spektaklem, więc ja jeszcze miałam podpisany kontrakt na 2 miesiące, bo musiałam tańczyć jeszcze inne spektakle, więc musiałam tam być. Ale no, byłam z ludźmi, którzy totalnie mnie ignorowali, więc no to było, naprawdę było to ciężkie. Ja tego nie rozumiałam, bo ja byłam z osobą jakby też wierzącą. Ja nigdy się nie wyśmiewałam z żadnego homoseksualisty, a było ich naprawdę wielu, bo w teatrze, szczególnie w tańcu, na 8 facetów było 7 homoseksualistów, więc naprawdę było ich wielu. I ja rozmawiałam z nimi i też jakby żyliśmy na takim, tak po prostu, no jakby, i też miałam przyjaciół, którzy byli tymi homoseksualistami. I ja ich wspierałam i oni mnie wspierali gdzieś tam, ale w momencie, kiedy, i wiedzieli, że wierzę, ale w momencie, kiedy ja powiedziałam nie, że nie będę po prostu uczestniczyć w tym spektaklu, bo nie chcę wspierać tego. Ja was kocham, ja was szanuję, ale ja nie będę wspierała rozwiązłości seksualnej czy promocji właśnie takich związków, bo ja nie mogę po prostu, mi sumienie nie pozwala. I no wtedy oni się ode mnie odcięli, więc no to było bardzo przykre, bo z niektórymi osobami ja się naprawdę tak zbliżyłam, związałam i gdzieś tam dalej się modlę za niektórych i mam nadzieję, że Pan Jezus wyprostuje im jeszcze te drogi, więc. Czyli w ciągu 2 miesięcy odbijała się Pani od ludzi?
Proszę? Przez 2 miesiące mniej więcej po tym, jak pani zrezygnowała z tego, prawda? Odmówiła. To można by tak powiedzieć, że odbijała się pani od ludzi, bo nie chcieli pani zaakceptować pani wolności. Tak, tak, tak. No, znaczy to już wcześniej były takie komentarze, na przykład ja noszę medalik Matki Bożej i raz taka koleżanka podeszła do mnie i mówi: o, Żaneta, co to masz? To jeszcze wcześniej było i ja mówię, że o, medalik mam, nie? A ona mówi, że o, taki vintage, czy od babci dostałam? A ja mówię, że nie, ja sobie sama kupiłam go. I ona mówi: ale co, ty wierzysz? I ja mówię: tak, tak, ja wierzę. A ona mówi: aha, no tak, no bo jesteś z Polski. Tak, znaczy, ona, no tak, tak myślałam, no bo przecież jesteś z Polski. Takie komentarze. Albo kiedyś przyjechała taka choreografka do nas i mówi: wiesz co, Żaneta, będziesz miała solówkę na takiej złotej podłodze, będziesz jak Madonna. No i ja mówię, że no to fajnie, że tak jak piosenkarkę, nie, że ja nie wiedziałam, więc tak jakby to mi przyszło od razu na myśl, że może Madonnę gdzieś tam na jakimś spektaklu tak unosili na jakiejś takiej podłodze złotej, a później ona tak złożyła ręce i mówi: no, tak jak Madonna, jak Maryja, nie? I tak po prostu wybuchnęła śmiechem, takim szyderczym śmiechem. Kobieta 50-letnia wybuchnęła śmiechem, a mnie po prostu wcięło. Jakby no, ja nie rozumiałam, dlaczego tak bardzo im to jest nie po drodze, dlaczego tak bardzo parzy ich Maryja czy Pan Jezus. Bo gdzieś tam cały czas były takie właśnie, wystarczyło, znowuż w Polsce też, jak gdzieś tam wystarczyło, że ktoś rozłożył tak ręce jakby tak w poprzek i już był komentarz o no, coś w stylu właśnie, o, jak na Jezusa, nie? I też wszyscy po prostu w śmiech, więc bardzo dużo było takich, czy ktoś był smutny, nie? I ktoś komentuje: o, nie rób z siebie drogi krzyżowej. Jakby cały czas, no ja nie rozumiałam dlaczego, jeśli oni wszyscy są ateistami i nie wierzą. Skoro nie wierzą, to niech nie wierzą, to niech nie atakują cały czas Maryi i Jezusa, no bo dlaczego, co oni im zrobili, prawda? Mhm. Znaczy tutaj się mówi o tolerancji, prawda? Jednocześnie się zaprzecza tej tolerancji. No tak, w spektaklu hasło pierwsze to była tolerancja, w momencie kiedy jedna dziewczyna mówi, że nie będzie tego tańczyć, którą byłam ja, totalne odepchnięcie. Mhm. A to przejdźmy do troszeczkę weselszych rzeczy, bo tańcem można szkodzić ludziom, można wyrażać złe rzeczy, ale można też chwalić Boga na przykład, czy wyrażać pozytywne rzeczy. Tak. To co teraz pani robi, jakby pani to opisała? Dokładnie, tylko właśnie to zależy od intencji. Mhm. Jeśli ten taniec jest pięknym, jeśli pokazuje wrażliwość, jeśli pokazuje delikatność, jeśli pokazuje dobro, oddanie się drugiemu człowiekowi, przyjaźń, pomoc, to ja, czy właśnie uwielbienie, jak najbardziej. Pan Jezus też dał nam takie talenty, między innymi taniec, abyśmy go wykorzystywali, prawda? Też nie możemy zakopywać naszych talentów i mówić, że one tylko przynoszą zło, czy ale w Biblii też jest mowa o tym, że Izraelici chwalili Boga tańcem. Tak, dokładnie. Dawid też, prawda? Tańczył, więc wielbił Pana Boga tańcem, więc Pan Jezus dał nam te talenty po coś, ale wiadomo, też można użyć tego tańca do czego innego. Żeby rozbudzić zmysły, żeby wprowadzić niepokój, żeby wprowadzić lęk, żeby wprowadzić agresję. Więc są różne, jakby można użyć tego tańca też do manipulacji. Więc trzeba wiedzieć też, gdzie się na przykład swoje dziecko posyła. Jacy są instruktorzy, też teraz jest... Właśnie. Jak wybrać szkołę dla dziecka, żeby nie trafić na ludzi, którzy są skażeni złem ideologią LGBT czy ideologią gender i tymi ruchami LGBT? Sprawdzić, rozeznać,
poczytać o instruktorach. Ja nawet w tamtym roku byłam na obozach tanecznych. Przyjeżdżam na jeden osób. Tutaj jedna pani jest bioenergoterapeutką, druga robi reiki, dzieciaki mają zajęcia z medytacji, yoga. Jakie to są zagrożenia, to jest okultyzm. Nie wolno tego robić i rodzice nie mają nawet świadomości, że ich dzieci mają na takim obozie tanecznym takie zajęcia, albo co gorsza, wiedzą i nic nie mówią. Więc no, rodzice powinni naprawdę sprawdzać, gdzie posyłają swoje dzieci, pytać dyrektorów tych szkół, z kim są warsztaty, co to za osoby, jaki mają background, jakie mają doświadczenie, jakiego stylu uczą, czy to jest chłopak, który uczy dancehallu na szpilkach i, no, i robi po prostu no, kocie ruchy, szejkuje, że tak powiem, no, miednicą, ale już w taki, no to nie są ładne ruchy, to nie są już czyste ruchy, tam widać, że po prostu to jest, już jest przesiągnięte czymś niefajnym po prostu i no, nie ukrywajmy tego, widząc taniec jesteśmy w stanie rozpoznać, jaka jest intencja, czy to jest czyste, czy to jest dobre, czy to już jest coś tam, instruktor już gdzieś tam ma coś z tyłu głowy, co chce przekazać, nie do końca dobrego. Więc rozeznawajmy i po prostu sprawdzajmy. Myślę, że rodzice powinni, bo teraz jest multum takich zajęć. Ja też, będąc na innym obozie, pani dyrektor, na którym uczyłam, mówi, wiesz co, Żaneta, idź sobie na jakieś tam zajęcia do starszej instruktorki. I ja mówię, że oczywiście, że pójdę, bo ja jakby dalej, wiadomo, jestem nauczycielem, ale jeśli mam okazję pójść do kogoś, no to pewno, bo jakby też myślę, że cały czas człowiek się uczy, więc dlaczego nie? Więc weszłam na tą salę i instruktorka, miał być taniec współczesny, a instruktorka zaczęła od oddechów i mówi, że to jest z jogi i powiedziała takie zdanie, że słuchajcie, dzisiaj będziecie chodzić po ścianach. I w ten dzień te dzieciaczki naprawdę były tak niespokojne, były tak jakby nerwowe, że to naprawdę miało jakiś, miało wielki wpływ po prostu na nie. Więc sprawdzać, po prostu sprawdzać, być naprawdę takim no... Też rozeznawać, sprawdzać i rozeznawać, czy to dobre miejsce. W komunikacji międzyludzkiej mowa ciała odgrywa tak 70-80%. Jest tak ważna, prawda? Tak. Wszystko to jest 5-7%. A same słowa, nie, przepraszam, pisma to jest około 12%, a słowa 5-7%. Więc to, co my mówimy, treść naszych słów bardzo często jest pomijana w komunikacji, a najważniejsza jest mowa ciała. Czyli tak ważny jest taniec, prawda? I to, tak. Co wyrażamy, to jak reagujemy. Tak, no taniec jest piękny, no szczególnie teraz, że tyle dzieciaczków no siedzi cały czas przed tymi telefonami, komórkami, a na tych zajęciach naprawdę no mogą użyć tej ekspresji tego ciała, jakby inspirować się. Teraz jest też, są fajne zajęcia z improwizacji, czyli są bardzo kreatywne, takie rozwijające. Też to nie jest tylko uczenie się sztywnej choreografii i powtarzanie kroków, które nauczyciel przedstawi, tylko jest takiej właśnie dużo kreatywności, wolności, poszukiwania tego ruchu, więc to są naprawdę piękne rzeczy, jeśli się tego użyje naprawdę w dobry sposób. Mm-hmm. Jakby pani się odniosła, czy może przestrzegła młodych ludzi przed tą ideologią? Dlaczego to jest złe? Na co zwrócić uwagę, jak już, nie wiem, jesteśmy dzieci czy młodzież, są w jakimś środowisku, jak to odczytać? Czy to jest złe, czy dobre? Jakby pani to widziała z takiego praktycznego punktu widzenia? I dlaczego pani uważa, że LGBT jest złe i dlaczego to szkodzi? Jest dlatego złe, bo tam nie ma granic. Na przykład, jest rodzic i jest dziecko. Dobry rodzic
musi wyznaczać temu dziecku granice, bo gdyby to dziecko nie miało granicy, ono by sobie poradziło w życiu, albo by sobie zaszkodziło, prawda? Nie wiem, są schody, jeśli rodzic powie nie iść do tego momentu, bo tam są schody, tam możesz spaść, więc bez tych granic dziecko spadnie, dziecko może się potłuc. Rodzic musi stawiać granice. Ta ideologia nie stawia granic. Tam jest wszechobecna wolność. Więc jak człowiek może się nie zagubić aż w takiej wolności? Pan Bóg, dlatego my mamy 10 przykazań Bożych, po to, aby Pan Bóg też nas chronił, żebyśmy mieli wyznaczoną, no nie reguły, ale jakby wyznaczone punkty, jak mamy żyć, żebyśmy byli też szczęśliwi, bo to nie są jakby reguły, które chcą źle dla nas. Właśnie nie, właśnie poprzez te reguły my potrafimy żyć w wolności i w szczęściu. A przez taką LGBT-owską wolność rodzi się chaos. No bo nie mając granic, my czasami, czy ci ludzie właśnie jakby, no zatracają się. Jeśli wszystko wolno, to co tu wybrać? Prawda? No, jeśli mogę dzisiaj być z Tomkiem, okej, no to będę z Tomkiem. Jeśli za tydzień postanowię tak, że jednak będę z Kasią, no to będę z Kasią. To też jest w porządku. Później jednak nie będę czuła się Żanetą i chciałabym zmienić płeć, zmienię, z tym też się nie będę czuła dobrze, więc za miesiąc jeszcze raz zmienię. Więc jakby ta wolność tak naprawdę niszczy, zamiast w momencie, kiedy człowiek ma jakiś problem, to próbować go rozwiązać, a nie jakby jakby to powiedzieć, jakby podążać w tym problemie, prawda? Więc my też jako katolicy na przykład, bo tutaj właśnie jeśli chciałabym jeszcze powrócić do tych hejtów, bardzo często osoby do mnie piszą, mówią, że ja jakby wszystkich homoseksualistów wpakowałam do jednego kosza. Że niektórzy są dobrzy, że są dobrymi ludźmi, że jakby nikogo nie krzywdzą. Więc teraz chciałabym sprostować. Ja nigdy nikogo nie atakowałam. Tak jak mówię, ja przez 12 lat pracowałam z homoseksualistami i nigdy się z żadnego nie wyśmiałam. Więc ja ich szanuję, ja ich kocham, ja się za nich modlę, ale ja nie mogę zgadzać się na ich życie w grzechu. Nie mogę, bo ja nie chcę ich potępienia. Ja bym chciała, żebyśmy się kiedyś tam wszyscy spotkali po prostu w niebie, więc dlatego ja tego nie popieram. A co innego jest ideologia. Ideologia, która wprowadza seksualizację dzieci w przedszkolach. Ci sami ludzie, patrząc na mojego Facebooka, mieli jakby na zdjęciu profilowym wcześniej czarny protest, czyli aborcja, zabijanie tak dzieci, później zmienili swój profil na tęczowy. Więc to są te same osoby, które wspierają seksualizację dzieci w przedszkolach, aborcja, eutanazja też przecież, co tam jeszcze? Aborcja, eutanazja, no i inne po prostu, no... No nie można, antykoncepcja, no nie można tego... Pigułka dzień po. Tak, pigułka dzień po. Ja miałam koleżankę w Danii, która mi mówiła, że jej przyjaciółka dokonała dwóch aborcji. I po prostu dziewczyna jest w tak głębokiej depresji, że po prostu no, rozmawia się z nią jak ze ścianą, więc niech nie mówią, że to jest normalne i że to jest jakby to jest dla dobra kobiet. Jest taki myk wśród tych badaczy skutków aborcji, że najczęściej badają okres 5 lat po dokonaniu aborcji. Natomiast
badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 70., 80. ubiegłego wieku pokazują, że tak naprawdę najwięcej problemów pojawia się około 15-20 lat po aborcji. I kobiety na starość mają bardzo dużo zaburzeń psychicznych, nawet ponad 90%. Depresja. Ale tego się już nie pokazuje w tych badaniach proaborcyjnych. Tak, oczywiście. No to jest naprawdę zło i ta ideologia, ona no nie chce jakby dla człowieka dobra, tylko chce ludzi po prostu zniszczyć. A wspominała pani, że w Tel Awiwie spotkała pani nieciekawa taka przygoda w cudzysłowie, gdzie otarła się pani nawet chyba o szatanizm. Tak, no wie pan co, jak się wejdzie jak się znajdzie na Google, nawet na TripAdvisor, to miejsce, no to tam jest, pisze friendly LGBT, LGBT friendly. Mhm. I, czyli zaprzyjaźnione dla osób. Mhm. Przyjazne dla osób. Tak, dokładnie. No i zaprosili mnie tam znajomi na pizzę. No ja myślałam, że to pizzeria jest normalnie, bo oni mówili, że to super miejsce. No i ja tam schodzę po schodach, patrzę, wisi krzyż. Na tym krzyżu postać jakaś z kreskówki. To był naprawdę wielki krzyż. Postać z kreskówki. Patrzę na prawo, jakieś głowy podcinane, ręce. Po prostu już jakiś taki lęk mnie ogarnął. Schodzę dalej, po lewej stronie małe pomieszczenie, a na tym pomieszczeniu krzyże do góry nogami, obraz Jezu, ufam Tobie, krzyż z dzieckiem, z takim niemowlakiem, ale który posiadał dwie głowy, różne jakieś takie dziwne, wiadomo, pentagramy, to wszystko satanistyczne, obrazy Matki Bożej, a tu zaraz też obraz Matki Bożej, ale trochę zmieniony, pokolorowany, albo też tęczowy, więc też tam były różne dymy i tak dalej, więc ja nie wytrzymałam tam po prostu, jakby tak bardzo źle się tam czułam, że ja po prostu wyszłam i szłam o 12 w nocy no, przez Tel Awiw sama, bo ci znajomi tam, których tam jakby no, poznałam, bo ja tam pojechałam do szkoły, żeby po prostu szkolić się na miesiąc, uczestniczyć w takim kursie, no oni tam zostali, ja wracam sama, ale no takich miejsc jest więcej, bo w Londynie też weszłam do kawiarni i były podobne rzeczy, więc tak, to szczególnie, tam też jest hejt na Pana Jezusa, na Maryję, na katolików. To straszne rzeczy. Tak, no jest to naprawdę po prostu niebezpieczne. Tak, no bardzo niebezpieczne. Co jeszcze chciałbym panią zapytać? Czy uważa pani, że ci młodzi ludzie, którzy tańczą, tancerze, czy w ogóle młodzi ludzie są wykorzystywani przez ideologię, może przez biznes? Czemu to służy? Znaczy tak, to jest tak, bo tak jak ja byłam w Danii, i ci moi koledzy, oni nie za bardzo wzrastali w rodzinach takich katolickich. Oni raczej nie mieli okazji poznać Pana Boga, bo oni jakby może gdzieś tam we Francji ta religia już była bardziej taka, że kolega mi mówił, że a tam raz na miesiąc mama jego przychodzi, tylko zapala świeczkę w kościele. Więc bardziej to w ten sposób wyglądało, więc oni... No mi ich po prostu było szkoda, bo oni nie poznali tego Pana Boga i będąc tam w Danii, jeśli ktoś im mówi, że robimy spektakl i to jest dobre, bo tutaj jakby mówimy o szacunku do drugiego człowieka, do wolności, jeszcze choreografem jest homoseksualista, który robiąc ten spektakl robi praktycznie też no, pod siebie i pod pana producenta, który też był homoseksualistą i po prostu no, wydaje mi się, że byli po to, aby unormalnić te swoje też związki i żeby po prostu mieli jeszcze tysiące innych rąk jakby wspierających ich czyny,
A tancerze tacy, którzy wyszli z takich rodzin, którzy nie wiedzą, co to są przykazania Boże, nie wiedzą, jakie jest prawo Boże, no nie trzymali Pisma Świętego no, w ręce, więc no skąd oni to mają wiedzieć? Więc jak ktoś im mówi, że to jest dobre, no to oni po prostu bez zastanowienia wchodzą w to i to po prostu robią. No, są jak takie trochę no, maszyny, więc no to jest też takie smutne, że nie mają tego głosu i po prostu to wspierają. Na pewno trochę inaczej jest w Polsce, bo ci tancerze, w ogóle jeśli tak trochę zejdę z tematu, dobrze, bo tutaj jakby niektóre rzeczy mi na myśl, więc na przykład taka różnica była tam w Danii, że odczuwało się taki brak u tych ludzi, że oni po prostu nie poznali Pana Boga i oni gdzieś tam tak atakują, czy oni się nie odzywali do mnie, bo bardziej pewnie nie rozumieli, tak mi się wydaje. O co mi chodzi? Dlaczego ja nie chcę tego popierać? Dlaczego ja nie chcę tam tańczyć? Ale oni w sumie nie atakowali mnie. Oni jakby nie było jakiegoś takiego hejtu. Ale na przykład tutaj w Polsce, jak byłam w teatrze, był tydzień ewangelizacji i katolicy przechodzili przez ulicę, to po raz pierwszy zobaczyłam, jak wygląda hejt na taki konkretny, na katolików, na osoby, które idą, grają na gitarach, które po prostu są dla ludzi, wychodzą na ulicę po to, żeby porozmawiać, pomóc, poświęcić swój czas, siebie, idą po prostu w służbie dla drugiego człowieka. Jak są po prostu wyśmiewane, jak są po prostu atakowane obelgami, wyzwiskami, no już takie naprawdę szyderstwo, którego ja już nie potrafiłam zrozumieć, bo tutaj na pewno rodzice tych osób, czy dziadkowie modlą się za nich, mają kościół za rogiem, jest ten Pan Jezus, tamci w Danii nie mieli tego, tam był kościół luterański, nie było Najświętszego Sakramentu, oni nie wiedzą, co to spowiedź, co to wspólnota, jakieś oazy, czy właśnie jakieś takie grupy w Duchu Świętym, modlitwa, uwielbienie, uwolnienie, oni nie wiedzą tego, a tutaj to mają za rogiem i świadomie to odpychają. Ja nie rozumiem tego, bo tam właśnie by odnaleźli szczęście. Ja bym chciała, żeby oni chociaż raz weszli, chociaż raz spróbowali, żeby zobaczyli, jak ci ludzie są dobrzy, bo ja nie mówię. Też w kościele przecież mamy różne osoby, różne księży. Są, oczywiście, że są osoby, które siedzą w pierwszych ławkach, wyglądają na mega pobożnych, wychodzą, obgadują, wyśmiewają, są bardzo pyszne i egoistyczne. Są tacy ludzie i ja wszystkich jakby za to naprawdę przepraszam, że są tacy, bo chciałabym, żeby jednak ten kościół się odmieniał, ale no jeszcze mamy takich ludzi w kościele, czy księży też, ale też jest coraz więcej tych takich dobrych i też napełnionych Duchem Świętym, które chcą ofiarować siebie, które chcą pomagać innym. Więc taka osoba, na przykład homoseksualna, gdyby chciała przyjść, gdyby poszukiwała pomocy, na pewno nie zostanie odepchnięta. Na pewno znajdą się ludzie, którzy przyjmą z otwartymi rękoma i będą chcieli pomóc, wysłuchać, po prostu być przy tej osobie. Więc tak też powinien wyglądać prawdziwy Kościół, bo Pan Jezus, przecież do kogo szedł Pan Jezus? Pan Jezus nie szedł do tych mega pobożnych, tylko Pan Jezus szedł do przecież prostytutek, do celników, do najgorszych, do gdzieś tam, do ludzi, którzy się naprawdę pogubili. I Pan Jezus teraz to samo chce robić. Chce, aby właśnie ci, którzy są najbardziej poranieni, którzy myślą, o dla mnie to już nie ma już szansy po prostu nawrócenia, ja to już jestem po prostu skończony. Właśnie nie, właśnie Pan Jezus chce przygarnąć tych i obdarować. My też powinniśmy właśnie taką jako katolicy dawać nadzieję tym ludziom, bo to nie o to chodzi, że my mamy ich hejtować i wy jesteście źli, niedobrzy. Nie, właśnie hej, u nas jest fajnie, chodźcie do nas, nie? My wam jakby miłość Pana Jezusa tutaj jakby jak was dotknie, to już nic innego nie będziecie poszukiwać, tylko zostaniecie tutaj z nami, nie? Więc o to chodzi też w naszej religii.
Ale jeśli chodzi o ideologię, to jak najbardziej możemy hejtować, bo ta ideologia nie chce dobra dla człowieka, nie chce zbawienia dla człowieka, tylko chce zniszczyć, wykorzystać, zniewolić. Więc jeśli chodzi o ideologię, tak, możemy hejtować. A mam takie pytanie jeszcze, bo pani się udało wyjść z tego środowiska dzięki wartościom, które gdzieś tam pani wniosła, czy z domu, czy z życia, czy które miała pani w sobie, prawda? Chyba to było dzięki modlitwie mojej mamy, bo moja mama codziennie się za mnie modliła, jeździła na różne nabożeństwa i zanurzała mnie codziennie we krwi Pana Jezusa. Więc to dzięki mojej mamie, dzięki jej modlitwom na pewno ja się wydostałam z tego świata, bo jak mówiłam wcześniej, to nie było tak, że ja bez skazy przetrwałam w tym świecie. Ja jako poraniona dziewczyna z domu, w którym był alkohol, która straciła bardzo szybko tatę, ja tak samo się pogubiłam. I tutaj no też jakby biorę to na klatę. Ja też nie byłam świętą osobą i też narobiłam mnóstwo bzdur, mnóstwo złych rzeczy, ale no jakby to sumienie też moje gdzieś tam było i dzięki Bogu wydostałam się z tego świata, dzięki też właśnie modlitwom mojej mamy, ale to też mnie kosztowało później dużo, jakby musiałam też z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, musiałam zacząć od nowa, też musiałam przejść różne modlitwy o uwolnienie, tak samo, bo te miejsca, w których byłam, muzyki, która też przez przypadek, czy w spektaklu, czy gdzieś tam na dyskotece, do której weszłam, była, też miały wpływ na mnie. Czy ta joga właśnie, którą też robiliśmy na zajęciach, na porannych zajęciach, to wszystko miało efekt na mnie i ja też potrzebowałam modlitwy o uwolnienie z tych wszystkich rzeczy. Więc lepiej się wystrzegać po prostu takich rzeczy, bo one potrafią później działać w człowieku nieświadomie. No ale też jest pozytywna informacja, że jeżeli nawet się wpadło w takie rzeczy, to można z nich wyjść. No oczywiście, Pan Jezus jest miłosierny, Pan Jezus cały czas na nas czeka, dlatego też umarł na krzyżu za nas, oddał swoje życie za nas i my jesteśmy Jego najukochańszymi po prostu dziećmi i On cały czas czeka na nas, cokolwiek byśmy nie zrobili, ile razy byśmy nie upadli, to On jest i czeka na nas z otwartymi rękoma, na każdą właśnie jedną po prostu zagubioną owieczkę. On zostawi te 99 i pójdzie za tą jedną zagubioną. Wiadomo, to też nie chodzi o to, że mamy mieć podświadomości, że dobra, będę grzeszyła, będę robiła to i to, Pan Jezus i tak mi wybaczy, będzie na mnie czekał. No nie, wręcz odwrotnie. Musimy cały czas pracować nad sobą, a jeśli upadniemy, no to wiemy, gdzie iść. Mm-hmm. Mam jeszcze takie pytanie, czy wśród osób, z którymi Pani, nie wiem, pracowała, czy zetknęła się z artystami, czy ma Pani przykłady takie z życia osób, którym też się udało z tego wyjść również? Albo może starają się wyjść? Ja z moich znajomych nie znam, ale po tym świadectwie mnóstwo osób właśnie napisało do mnie wiadomość i właśnie mówili, że też udało się im wydostać z tego świata. Też były to osoby z branży muzycznej, też osoby z branży filmowej, więc i to też były różne takie konkretne przypadki takie. Mocne. Tak, mocne, bardzo mocne. Jeszcze ja też pytałam niektórych osób tam, czy na przykład może nie chcieliby powiedzieć świadectwa, oni jeszcze jakby boją się, tak? I są na tym etapie takim właśnie, jeszcze oni sami potrzebują takiego wzmocnienia, bo jak człowiek jeszcze jest tak, dopiero wychodzi z tego świata, to też może nie jest...
tak od razu to nie jest takie dobre, bo wiadomo, mogą być różne uderzenia jeszcze z tamtej strony, a jak człowiek jeszcze nie jest taki silny, to wiadomo, to mogłoby może jeszcze jakoś tam źle wpłynąć, więc... Mógłby się znowu pogubić. Dokładnie, tak. Więc no może za rok, za dwa. Myślę, że te osoby też na pewno dojdą do tego momentu, że będą chciały się też podzielić. Pani Żaneto, bardzo się cieszę, że mogłem z Panią porozmawiać. Dziękuję, że poświęciła Pani czas dla portalu fronda.pl. Także bardzo dziękuję za wywiad. Postaram się w miarę szybko to przygotować i upublicznić. Dobrze. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Szczęść Boże. Panie Bogiem. Szczęść Boże.